Mam w sobie przedziwne uczucie oczekiwania. To uczucie przygniata mnie, jest bardzo intensywne. Stało się moją codziennością. W pracy jestem tylko ciałem, duchem nieobecny. Czuję w sobie, że zbliża się nadejście mesjasza, tego, który nadejdzie na obłokach z wielką chwałą. Radować się powinienem, jednak odczuwam niepokój: czy dopełniłem wszystkiego? Czy mam coś jeszcze do zrobienia, do poprawy? To jak spakowaniem bagażu, sprawdzasz dziesięć razy, aby mieć pewność, że wszystko, co potrzebne, zostało spakowane. Pan Jezus uczył, abyśmy rozpoznawali znaki czasu, po tym poznajemy, że Jego nadejście jest bliskie. Dostaję coraz więcej wiadomości z pytaniem, jaką Biblię kupić, jak czytać, jak zmienić swoje życie. Dzieje się tak, ponieważ duch Boży został wylany na świat. Jest wielu nawracających się i szukających żywego Boga. Oczywiście siły ciemności pragną utrzymać masy w uśpieniu i teraz nie mówię, wydaje mi się, mówię, ja to wiem, że wszystko co widzimy jest przedstawieniem, odwróceniem uwagi. Jest takie powiedzenie, show must go on, przedstawienie musi trwać i będzie trwało do samego końca, dlatego Mesjasz użył słów i nie spostrzegli się, gdy nadszedł koniec, nie rozpoznali znaków czasu, nie byli czujni. Bracia i siostry, co jeszcze potrzeba, czy nie rozpoznajecie znaków czasu? I stanie się potem, że wleje swego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i wasze córki, wasi starcy będą mieć sny, a wasi młodzieńcy widzenia. Módlcie się i proście o przebaczenie, by się nie okazało, że nie jesteście godni, bo gdy usłyszycie dźwięk trąby, będzie już za późno i żadne prośby ani błaganie nie pomogą. Pan Jezus was kocha, oddał za was życie, pragnie, abyście w tym dniu radowali się wraz z Nim, nie zmarnujcie tej szansy. Przylgnijcie do niego całym swym sercem, całym swym umysłem i trwajcie w nim do samego końca. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.